Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Przed wami kolejny odcinek ze słuchowiska Siostrzyczka, Mutant i Różniczka. A oto, co wydarzyło się w odcinku poprzednim. Bohaterowie odebrali Mirellę z więzienia w dzielnicy wojskowej, a Walter załatwił dla niej tymczasowo pokój i pracę w karczmie Ulricha Wirta. Następnie obejrzeli dom, który miał im darować Ulrich. Budynek był całkiem spory, miał dwie kondygnacje, piwnicę i ogród, ale był w kiepskim stanie i wymagał niemałych nakładów finansowych. Mimo to bohaterowie byli bardzo zadowoleni, że będzie stanowił ich własność i będą mogli w nim zamieszkać. Durki udał się do Davihafen, dzielnicy krasnoludów, aby kupić tam wyborne krasnoludzkie piwo czaszko grzmota, którym zamierzał upić inżyniera z Nuln i wydębić od niego patent inżynierski. Następnie drużyna udała się na spotkanie z dobrostanem Lofhavenem, dla którego mieli żywcem schwytać stwora i dostarczyć do kiełbasianego kramu Satrioliego. Bohaterowie zgromadzili potrzebne im na tę akcję wyposażenie w postaci wozu i nie pierwszej świeżości półtusza świńskiego. Durki przy tym dał się poznać krasnoludzkiemu właścicielowi sklepu Nordwander i synowie jako amator trolego mięsa. Walter zorganizował pomoc starszego cechu szczurołapów, Wachlunda, który nafaszerował półtusze trucizną. Durki wykonał wnyki, w które troll miał zostać schwytany. Bohaterowie ruszyli na nabrzeże. Zamierzali cicho schwytać stwora, lecz los lub ten, który plącze ścieżki, chciał inaczej. Doszło bowiem do walki bohaterów ze stworem na pomoście przy użyciu broni, żurawia portowego, kamieni i wnyków. Ostatecznie bohaterowie pokonali stwora, lecz patrol straży już się zbliżał, a bohaterowie nie chcieli zostać nakryci z ciałem stwora, które straż by pewnie nie pozwoliła im zabrać do niziołków. Obawiali się także pytań o ścierwo nafaszerowane trucizną czy noszenie broni nocą. Wtedy błysnął Tonis. Wyrzucił na pomost pożyczoną szablę szczurołapa Wachlunda, aby nie mieć broni przy sobie, i z wrzaskiem rzucił się w kierunku strażników, zwinnie ich wymijając i krzycząc – za mną! – po czym odbiegł od nabrzeża w kierunku centrum miasta. Skonfudowani strażnicy pobiegli za nim. Dzięki temu Navarro, Durki i Walter mogli uwolnić cielsko stwora z wnyków i załadować na wózek. Lecz czy stwór przeżył? I czy udało się go cichcem przemycić do kiełbasianego kramu Satrioliego? Posłuchajcie. Panowie, docieracie bez przeszkód do niziołków. Jedyny patrol, który w tej okolicy się kręcił, został przez Tonisa sprytnie zwabiony zupełnie gdzie indziej. Docieracie z ciałem do niziołków. Plenipotent pełnomocny już czeka, bardzo zainteresowany tym, co się działo. Wrota się otwierają, ogro oczywiście otwiera wrota. Patrzy się tempo na to ciało i zielony ogro. Natomiast niziołek tak patrzy. Ale to trucho nie żyje, miało żyć. Nie żyje? Wydawało mi się, że jeszcze dycha. Chyba po prostu straciło przytomność. No nie rusza się, szturcha kijem. Lepiej uważajcie, panie niziołek, on się regenerowywuje, więc niewykluczone, że rano na przykład on będzie tutaj... Tak, on jak chyba zaraz wstanie. Młody źrebak sobie pobrykiwał, więc lepiej go zakujcie w coś. Przy pomocy latarni bardzo dokładnie ogląda to ciało, widzicie, nie? Bardzo szczegółowo, nie? Przygląda się, przygląda, patrzy na was. No dobra, sprawę różnicy mamy załatwioną. Niech będzie. A teraz uciekajcie stąd. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A wracamy tam zrobić porządki, panowie? Czy już sobie to odpuszczamy? Nie, no lepiej już się tam nie pokazywać. Nikt nas nie połączy z tym miejscem oprócz szczurołapa, ale on raczej też nie będzie chciał mówić, co tu zaszło. No, w końcu nie wykorzystaliśmy tego truchła. Tam wrzuciliśmy je do wody. Nie, zostało na pomoście. Zostało na pomoście. No to już jest jego wina, bo on stamtąd ucieka, to jest jego trucizna, nie? No. Myślę, że się odezwie. Pan szczurołap prędzej czy później. Może on zabieranie robił, nie wiadomo. Może jakieś zwierzęta się na to rzucą. Tak, on pewnie wróci i jak jest szczurołapem, to też widzi dobrze w ciemności, odnajdzie swój miecz, weźmie to truchło i będzie wszystko złotwione. To jest jego bajka. Chciałbym sięgnąć do mojej sakiewki i wyciągnąć z niej po 10 szylingów, 3 razy, i wręczę moim towarzyszom, mówiąc, to za różnicę oczywiście. Ona kosztowała mnie 2 złote korony, więc... Za wykonanie zadania tak naprawdę mieliśmy 40 szylingów, no to każdy po 10.
O, dziękuję. To będę mógł sobie może jakiegoś miecza kupić nowego. To ja dziękuję za pomoc jeszcze raz. W czasie, kiedy doszliście do starej kuźni, no to karczma jest zawarta. Drzwi są zamknięte i od frontu, i od tyłu. Nie wiem, czy wy się będziecie dobijać do tych drzwi, czy macie jakieś inne plany na spędzenie nocy. No bo jest gdzieś, no, po północy, nie? Karczmarz ma blisko pokój, może usłyszy takie troszkę głośniejsze pukanie. No, no właśnie, może właśnie nie bezpośrednio do drzwi, żeby nie budzić cały karczmy, tylko spróbujemy z zewnętrznego zarysu budynku zlokalizować sam pokój karczmarza i może bezpośrednio do jego okna. Dobra. Panowie, tak robicie i rzeczywiście karczmarz uchyla okiennicę, widzi, świeci świeczką, patrzy, że to wy. Mówi, aha, pewnie chodziliście po nocy w sprawie mojego syna, co? Już was wpuszczam. No i rzeczywiście tylnymi drzwiami wpuszcza was do środka. Możecie się udać do swojego pokoju na spoczynek. Co myślicie, panowie, o tym, żeby wybrać się z samego rana do doków i zrobić porządek z tymi rzeczami, które tam po nas pozostały? No myślę, że rano już ktoś się na to natknie, a wtedy jak my zaczniemy się tam kręcić, to będzie może podejrzane, może ktoś obserwować sobie to miejsce. Przydałaby się wędka i wybranie się na ryby w takim razie może. Tak, tak. Dwa miecze to nie lada, to jest niezły pieniądz, więc szkoda porzucić ekwipunek, szczególnie, że Navarro chyba się pozbył swojego, tak? Bo nie widziałem przy tobie. No, si, ale to nie był dobry miecz, to mogę sobie nowe kupowanie robić, to nie jest problem. Ja go wyrzuciłem na wszelki wypadek, jakby strażnicy szli, to że nie miałem, tam rozpieprzyłem ta pieczęć, to... Zawsze to pieniądz, możemy parę minut poświęcić, poza tym z tym całym Kubą mamy spotkanie wieczorem, więc i tak specjalnie nie mam co robić do południa. Znaczy ja swój wrzuciłem do wody, to nie wiem czy go znajdę. To tak, no możemy się tam przejść, no najwyżej. Nie rzucaj mi za bardzo w oczy i... Wiecie, trupów żadnych za sobą nie zostawiliśmy, więc tak naprawdę no nie ma niebezpieczeństwa większego, że tam się będziemy kręcić, no nie? Raczej nikt nas nie będzie podejrzewał o to, że chodzimy tam z tym zatrutym mięsem. Tak, i to mięso samo w sobie też śmierdzące może odstrażać potencjalnych ciekawskich, więc warto zerknąć mimo wszystko, bo ten miecz tego całego naszego pomagiera, szczurołapa zdaje się, tak? To był szef szczurołapów. Tak, starszy cechu. No to warto odzyskać. Nawet żeby mu oddać, może on sam sobie go odbierze. Dokładnie, też o tym myślę. Nie warto z nimi wchodzić jakieś w tym momencie, żebyśmy się nie dogadywali. Możemy tam chodzenie robić, mnie tam się nie chce, ale dobre. Panowie, a zatem idziecie spać. To co? Test odporności plus 20? Udało się. U mnie dwa sukcesy. No, u mnie też się udało. Sukces. Dobra, panowie. Więc tak, budzicie się wczesnym rankiem, dosyć wypoczęci. To znaczy nie to, żeby jeszcze nie chciało wam się wyżej leżeć. Może i się chce, jak się przewietrzy izba, otworzy okno, napuści świeżego powietrza, ale to już jest taki... z pół godziny po świcie jest, nie? Więc... Nie wiem, czy jeszcze chcecie sobie tutaj posiedzieć w chałupie, zjeść śniadanie, czy coś, czy tam macie jakieś inne plany. Słyszycie tam, że karczmarz zaczął się tam krzątać po izbie, ale chyba jeszcze żadni goście nie zeszli. Ja chciałbym czym prędzej wybrać się na tą rzekę, ponieważ czym dłużej zwlekamy, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś inny znajdzie ten miecz i ewentualnie miecz Navarro, więc chciałbym tam być, o ile się da, wcześniej. Okay. No ja na pewno chcę towarzyszyć w tym momencie, to nie są. Dobra, panowie, wyruszacie wcześniej bez śniadania. Ubersrake dopiero budzi się do życia. Pierwsze kramy, warsztaty zostają otwarte. Pierwsi pracownicy z okolicznych wiosek przybywają dopiero do miasta. Jest 10 dzień czasu Sigmara, to dzień podatków. Idziecie jeszcze pustawymi ulicami. Zmierzacie w kierunku tego nabrzeża, tego miejsca, gdzie dzielnica rzemieślnicza łączy się z Toybrukę, czyli dzielnicą doków. Wkrótce dochodzicie do nabrzeża,
przy którym ostatnio w nocy byliście. Widzicie teraz brunatne wody rzeki Teufel, toczące się wartko poprzez miasto. Widzicie na moście ruch jakichś wozów i pokrzykiwania strażników aldorskich. Dostrzegacie także sześciu mężczyzn stojących na tym nabrzeżu, gdzie ubiliście, czy tam pokonaliście trolla. Dwóch z nich wygląda na dokerów. To szerokie plecy, silne ręce, silne karki. Natomiast trzech pozostałych to chyba rybacy. Są znacznie szczuplejsi, gdzieś tam obok mają łódź, jeden trzyma wiosło w ręku. Patrzą na rzekę, patrzą na pomost. Waszym oczom ukazuje się takie zjawisko, jak się wasz wzrok koncentruje się tam, gdzie oni są. Mianowicie padłe koty, padłe szczury, padłe ptaki otaczające przy tym pomości, tego jest dość dużo. Gdzieś na rzece truchła ptaków się unoszące, obijające się o jakieś pale tego pomostu. No tak na oko kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk zwierząt, drobnych zwierząt, które są oczywiście nieżywe. W całości to truchło jest porozdziabywane po tym pomoście, na którym zostawiliście. To był taki jeden wielki worek, ale teraz to jest wszystko wywalone, rozdziabane, porwane na mniejsze kawałki. Wielkości dłoni, no wielkości dwóch, trzech dłoni, coś takiego. I ci mężczyźni, którzy tu przybyli, no patrzą na to skonsternowani, na to miejsce. Widać też te kamienie, które się obsypały z tego żurawia. W każdym razie widać, że coś tu się wydarzyło. I tak słyszycie, jak jeden mówi, że może posłać po kapłana w Ereny, żeby zobaczył, co to się stało, albo jakiegoś innego. A drugi mówi, może po tą smakowitą kapłankę Ryi. W końcu... No nie wiem, tak się drapią po głowach. Co robicie, pan? Podchodzę. Mhm. Który mnie wzywał? Mężczyźni, to ci rybacy. Mężczyźni patrzą na ciebie. A kim jesteś? Jestem kapłanem. Wereny? Nie, Solkana. Któryś wzywał kapłana. Aha, to nie no, od was? To nie od was? To znaczy, no tak, no panie kapłanie. No bo tutaj takie dziwne rzeczy, takie truchła, jakby coś się stało. Nie wiadomo co. Jakby ktoś truł albo coś. Odejdźcie, bo tutaj mogła zadziałać plugawa magia, więc odejdźcie parę metrów, mam ze sobą odpowiednich ludzi. Nie zbliżajcie się. Dobrze, poproszę ciebie o test przekonywania na plus 20, tak? Raczej się nie nabrali. Mężczyźni tak spojrzeli na ciebie, popatrzyli i mówią, ale zaraz, ja tam nie znam żadnego Solkana, nie? No, więc właśnie, po kapłana Wereny może trzeba iść tutaj, bo to lepiej tu rzeczywiście nie wchodzić. Dobrze mówisz, jeszcze może jakaś tu plugawa magia działa. Magia, tfu, wszyscy splunęli jak jeden mąż. A jak daleko do tego kapłana Wereny macie? No, świątynia jest na Marktplacu, to będzie zaś z 300 dobrych kroków. No to dobrze, no to ruszać jeden, a my w tym czasie zabezpieczymy teren, jeżeli mi nie ufacie. Możecie iść też po kapitana straży, ale na razie się odsuńcie. Później udowodnią, że się znam na tym, jeżeli mi nie ufacie, ale na razie się odsuńcie. Chyba to rozsądny pomysł. Aha. Tak, do tego nie musisz ich przekonywać, oni się tam nie zbliżają w to miejsce, nie? Po prostu się gapią. I tak jak oni się gapią i wy stoicie, to ty, Navarro, stojąc z tyłu, dostrzegasz, że coraz więcej osób, które przychodzą nabrzeżem, czy spiesząc do warsztatów, czy dokerów, czy rybaków, zaczyna przystawać, no bo się zaczyna robić zbiegowisko po prostu, nie? Ktoś się czemuś przygląda, a o co chodzi, a nie wiem, a patrz, a zobacz ile trupów i co z tego, ktoś tam wzrusza ramionami, przychodzi, ale ktoś tam czasem się zatrzyma, patrzy, więc tam już jest was może z 15 osób, nie? W tej chwili. Chodźmy zobaczyć ten miecz. Ściągam przy okazji jakieś odzienie z siebie, żebym tego miecza na publiczny widok nie wystawiał. To może być nawet mój płaszcz i jeżeli ewentualnie go znajdę, to po prostu zawinę go w płaszcz, wynosząc stamtąd. I wezmę do tego odzienia jednocześnie martwego ptaka, powiedziałeś, że tam jest ptak. Ptaka w pobliżu i jakby będę kamuflował ten miecz tym ptakiem, że wynoszę stamtąd ptaka ewentualnie, jak jest tam miecz. Dobrze.
Mój drogi, jest 60% szansy, że ten miecz jeszcze tam się znajduje. Że go ktoś nie gwizdnął po drodze, że straż nie przeszukała tego miejsca i sobie tego nie przywłaszczyła. Więc sprawiedliwie rzucę na rolu. Do 60% jak rzucę, to miecz znalazłeś, jest tam po prostu, a powyżej nie. Jest. Więc znajdujesz ów miecz i chowasz go w płaszcz, tak żeby, starasz się, żeby tego nikt nie widział i jednocześnie ptaka bierzesz, tak? Przez szmatę, czy przez ten płaszcz, tak? Czy jak to wygląda? Znaczy ptaka biorę bezpośrednio, bo wiem, co jest przyczyną. On się po prostu zatruł najnormalniej w świecie. Tutaj nie działa plugawa magia, po prostu jest zatrutym ptakiem, więc nie obawiam się tego, że coś złego może mi się stać poprzez to truchło. Dobra. W porządku. Co pozostali robią w tym czasie? Ja stoję w tłumie i patrzę na twoją sytuację. Walter? Coś się raczej trzymam z daleka. Navarro? No ja łażę za Tonisem, udając jego pomocnika. Walter, dostrzegasz, że zbliża się grupa trzech strażników w biało-czarnych szatach, czyli straży ojcowskiej. No i zaczynają się pytać, a co tu się dzieje? A co? No, tam zaczynają opowiadać. Ja tu trupy zwierząt, jakaś trucizna może, albo nie wiadomo co. Jeden mówi, że to magia może być. Jak magia? To trzeba po czarodzieja iść. Magia. Nie zbliżać się, strażnicy mówią. Ej, wy tam, mówią na was, którzy właśnie wracacie. Wycofuję się. Nie właśnie tam może być magia. Tak, tutaj ja pójdę po czarodzieja. Niech się tym zajmie może, tylko... No. Ci dwaj stają tak przy tym pomoście, się rozglądają niepewnie. Jeden z nich poszedł, oddali się szybkim krokiem. Ja do jednego z nich się zbliżam. Proszę. Nie znam się, co... Do pierwszego takiego widać, że bardziej postawnego, bardziej dowodzącego, nie do młodzika. I mówię do niego. Panie oficerze. Tak, człowiek, przed którym stoisz, jest rzeczywiście dość wysoki i postawny. Cechą charakterystyczną jest to, że ma bardzo takie przenikliwe spojrzenie, blado niebieskich oczu. Być może dlatego, że ma zeza. Ale no to tak niepewnie, czy na mnie patrzy, czy obok, jeszcze raz mówię. Panie oficerze! Tak. Nie wiesz, które oko mu patrzeć, nie? No właśnie, to tak konsternacja i patrzę w tym momencie na usta. No, rozumiem. Nie znam się szczególnie na tym, ale jestem kapłanem. Kapłanem tutaj nieznanym, ale z moich obserwacji wynika, że to truchło, które tam leży, jest zatrute, a to zwierzę, które tutaj mam ze sobą, lepiej tego nie tykać i dlatego trzymam przez płaszcz. To truchło po prostu, ten ptak się zatruł tym czymś, więc odganiajcie wszelkie możliwe zwierzęta i nie pozwalajcie dzieciom do tego podchodzić. Myślę, że dorośli są na tyle rozsądni, że sami nie podejdą. To moja dobra rada. Jak już tutaj jesteście, to zabezpieczyłbym to miejsce przed nieświadomymi obywatelami. Tak. Tyle, co mogę zrobić. Tak. Właśnie myślałem o tym samym. Pójdę wymyć ręce, bo dotykałem tamtego, nie chciałbym tego przejść. Aha, no. Trzeba umyć ręce. Tak. Jak się dotyka czegoś takiego. Dziękuję. I oddalam się. Tak do Waltera. Walterze, a co z tymi pieczęciami? Ja mam przerwane na pistolecie. Myślę, że załatwimy to, jeśli zdecydujemy się na włączenie do straży. Wtedy na pewno będzie nam łatwiej to załatwić i zorganizować jakieś pieczęcie. Panowie, co dalej robicie? Wracacie do karczmy, czy coś jeszcze tutaj chcecie na nabrzeżu robić, czy macie jakieś inne plany? To ja właśnie chciałbym ten pistolet odłożyć do karczmy i wziąć zamiast za to różnicę na plecy. Postaram się coś z tym zrobić, Durki, żeby ktoś nam przypieczętował. Myślę, że wchodzą... Za pieczęć da się też rzucić groszem i ktoś zapieczętuje odpowiednio. Znajdziemy takiego człowieka. Na pewno takie interesy są tutaj przeprowadzone. A propos groszy, niekoniecznie groszy. Panowie, pamiętacie jeszcze o naszym dłużniku? Gunther Steigler obiecał nam po 4 złote korony w zamian za dokumenty, że dośle je do nas i ciągle jeszcze tego nie zrobił. Myślę, że jeśli do południa nikt się nie zjawi, warto byłoby się
wybrać. Ale, ale jakie 4 złote korony? Za to, że uwolniliśmy jego córkę od sądu. Też rany interes, co robiliście za moimi plecami? Żadnych splugiewionych pieniędzy na oczy nie chcę widzieć. Róbcie z tymi pieniędzmi, co chcecie. Przytrzymam je dla ciebie, nie ma problemu. Będę brać czego u mnie, jak znowu się zapożyczysz albo zapijesz. Wtedy może zmienić zdanie na temat pieniędzy. Zdanie nie zmieni. Natomiast... Dobrze. Jest inne przeznaczenie na niej. Myślę, że wszyscy i wtedy nie będziesz durki musiał ich dotykać. A domu nie zburzysz, ponieważ one pójdą pewnie w całości w ten remont, o którym mówimy. A materiałów budowlanych przecież nie będziesz się brzydził, prawda? Ja tych pieniędzy nie dotknę. Róbcie z nimi co chcecie. Także takie przeznaczenia dla nich widzę, chyba że panowie się ze mną nie zgadzacie, bo Durki wyliczył nam kosztorys tego przedsięwzięcia, a wartość domu wzrośnie kilkukrotnie w porównaniu do zainwestowanych pieniędzy, więc myślę, że warto w to włożyć. A przy okazji rozładujemy pewne napięcie u naszego kolegi. Myślę, że to dobrze. No, ja tu nie widzę problem z tym żaden. W ogóle trochę nie wiem, mój przyjaciel Durki, skąd u ciebie takie duże napięcie teraz ja w sumie, no, nie wiem, tak mi się wydaje, że oni po prostu się dogadali na uwolnienie siostra Waltera, tak? No to mieliśmy zrobić w sumie, tak? To... No, ale za co on dał te pieniądze i uwolnił Mirellę? Za naszą pomoc. Jaką pomoc? Za to, że powiedzieliśmy, jak było. Nie, to nie do końca powiedzieliśmy, jak było. Nasza niewiedza nas schroni. Wymianka, on ceni życie swojej córki bardziej niż życie jakiejś dziewczyny, więc postanowiłem wyciągnąć od niego, żeby tak tanio nie było, trochę pieniędzy, trochę grosza. Myślę, że w dobrej sprawie. Mógłbym tych pieniędzy nie brać, ale co by to zmieniło? Hej, hej, wy tam! Mięsna maczanka, skosztujcie mięsnej maczanki, posili was, zaraz się lepiej poczujecie, boście zaś smutni. Widzicie mężczyznę dość grubego, spoconego już, choć ranek nie jest wcale zbyt ciepły, w takich obdartych spodniach, drewnianych chodakach, ma zawieszony na piersi taki garnek, obok jest przytwierdzona taka drewniana tacka, tam jest chleb, pajdy pokrojone. Widzicie, że z tego gara dobywa się jakiś taki mięsny zapach, tak jakby jakiegoś gulaszu. Pokazuję wam, że chleb należy zamoczyć w tym mięsnym wywarze i sobie zjeść, więc zachęcam was. Przypominam sobie scenę na wybrzeżu i nie wiem do końca, czy tą mięsną maczankę mam ochotę dzisiaj jeść, nawet jeżeli jestem głodny. Jesteście głodni, bo wyszliście bez śniadania, kolacji też nie jedliście po, że tak powiem, spotkaniu z trolem, więc jesteście głodni. Oczywiście możecie się skusić na coś innego, no ale akurat się trafiła w tej chwili mięsna maczanka. Nie wiem, czy ignorujecie, czy... Podaj panie jedną. Wy towarzysze chcecie? Ja mam jeszcze zapach padliny z wczoraj w ustach i w nosie, więc zrezygnuję. Słuchaj, widzisz taki gęsty sos w tym garze, ciemny, przypalony lekko, na pewno nie pierwszej świeżości. Porządnie wymaczał ci tą pajdę chleba w tym sosie, podał i wyciąga rękę po pęso. To daję w takim razie i próbuję. Dobre. Wiesz, dobre. Powiem ci, że dobre. Taki stary sos, to prawda, ale tym więcej walorów smakowych nabrał. Pewnie domyślasz się, że to jest robione w ten sposób, że codziennie gotują sos na tym, co akurat mają i po prostu te smaki się ze sobą macerują, no i akurat powstała taka dużo cebuli też jest taka maczanka, która ci odpowiada w sumie. No powiem wam, towarzysze, ciekawa maczanka, spróbujcie sobie. Pęsto niedużo. Patrzę na niego, czy nie padnie od tego, nie wiem akurat skąd mi się od tego wzięło przez chwilę, a później trochę z zazdrością po nim jem, jak się upewniam, że nic w niej nie ma. Nie ma. Panowie, ci, którzy chcą pęsa, płacą za mięsną maczankę i śniadanie mają z głowy. No to spróbujemy w takim razie mięsnej maczanki. No ja nie wy jedyni. Podchodzą też inni. O, jesteś wreszcie. Dawno ci nie było. Tak, bo byłem na marketplacu, ale tam klienci bardziej wybredni, bogatsi, to mięsna maczanka ich nie interesuje. Wróciłem tutaj.
No i generalnie, o, panowie, idziecie dalej w kierunku kuźni. Tak, jak gdzieś po drodze pozbywam się tego ptaka oczywiście. No, ja chciałem tylko takie zapytywanie robić was, towarzyszy, czy wy macie jakiś koncept, plan na to, co my będziemy robić z tym Kuba, jak go już spotkanie z nim zrobimy. Właściwie tyle się działo i w takim pędzie, że nie zastanawiałem się nad tym. Dobra, no my się z nim spotkamy i co dalej? No jak to co dalej? Łapimy, walimy po mordzie, aż zacznie gadać. No, ale nie publicznie, bo w każdym momencie może się przyczepić do nas straż. Zaprosimy go do pokoju prywatnego. Do naszej chałupy, tej nowej. Moglibyśmy o to zadbać, żeby była otwarta. Przecież nawet teraz jesteśmy prawie że właścicielami. Z drugiej strony, jak się zorientuje, gdzie jest, no to nasza chałupa będzie spalona. Boję się poza tym, że on jednak wydaje się być na tyle ostrożnym osobnikiem, że nie będzie chciał dać się wciągnąć w taką pułapkę. Pamiętacie, ja miałem taką propozycję. Powiedzieć mu, że wciąż współpracujemy z tym całym malarzem naszym. I on prosi o pomoc. I my jesteśmy jego wysłannikami. On nie może się bezpośrednio z nami skontaktować, więc my go reprezentujemy. W ten sposób może zadziałać. Ciężko mi powiedzieć. Widzę dwa rozwiązania. Albo posłużyć się oszustwem, albo po prostu wziąć, tak jak mówisz, durki, wziąć go do chałupy i myślę, że wtedy do naszej, bo tutaj nie znamy żadnych takich odpowiednich miejsc. Widzę, że straż przechadza się wszelkimi uliczkami i nikomu nie możemy specjalnie zaufać, więc w zaułku nie możemy go lać. Musielibyśmy go zaciągnąć do nas i tam w piwniczce twojej porządnie rozpytać. Możemy zawsze właśnie oszukać ich, że ten malarz jest właśnie u nas, ukrywa się przed jakimiś niedoszłymi zabójcami, a to, że na przykład oficjalnie poszła plotka, że już nie żyje, no to mogło być kłamstwo. Myślę, że to mogłoby też go zainteresować. Może rzeczywiście lepiej podać się za współpracowników Kopfela i poprosić tego śliskiego Kubę o jakąś pomoc w uwolnieniu go. Ja mam odczuwanie takie, że Kopfel to był mały, śmieszny ludzik ten. Tak mi się wydaje. A co, na czym zależy temu Kubie? Na ludziach, których mu dostarczał Kopfel. I jemu tylko na tym zależy. I na pieniądzach, bo na pieniądzach też można kupić ludzi. Więc to, co też chyba mówiłem, bo myślimy podobnie, Navarro. Powiedzieć, że jak wyciągną Kopfela, to on ma zakryte parę monet. Wie, gdzie ukrył parę monet i wtedy oni te parę monet dostaną, a myślę, że rzadko kto się nie skusi na zapłacie w złocie. Możemy wymyślić dowolną sumę przecież. Kopfel był malarzem i był dość bogaty. Łatwo uwierzyć w to, że zgromadził gdzieś niezły mająteczek i w jakiejś dziupli. A co myślicie o tym, żeby zrobić zaryzykowanie? Zrobić porozmawianie po cichu z kapitan? Niech da nam 3-4 ludzi nieubranych jak strażnicy i łapiemy tego gnoja w karczmie. Może coś o nim wiedzą. I przy okazji wtedy mamy dobre notowania u kapitan, bo on też może się wykazywanie robić, że no tutaj odkrył niedobrych kultystów. Tak, tylko jakie ma dowody, jak złapie go tu i teraz? Poza tym, czy będzie zainteresowany w tym, żebyśmy to my go złapali z jego pomocą? Słuchajcie, no moim zdaniem to, czy my złapiemy Kuba, czy my nie złapiemy Kuba, to jest dla mnie sprawa, że tak powiem, drugoplanowa. Dla mnie pierwszoplanowa sprawa jest pomóc syn karczmarza, tak? No tak, masz rację. Prawie o nim zapomniałem, o synu karczmarza, to prawda. Trochę mi myśli przyćmiło. Słuchajcie, zastanawiam się, dlaczego brat Kopfel współpracował ze śliskim Kubą. Wydaje mi się, że tutaj powodem mogły być właśnie pieniądze, więc nie wiem, czy dla pieniędzy oni teraz będą chcieli go odzyskać. Może lepiej byłoby powiedzieć, że
został Pratkopfel aresztowany i może wydać właśnie Śliskiego Kubę i jego współpracowników. Nie wiem, czy mi się to uroiło po jednym z mocniejszych trunków, ale wydaje mi się, że Pratt mówił o tym, że na początku z nimi współpracował chyba właśnie z powodów biznesowych, a potem jak już się chce go zrezygnować, to po prostu go do tego zmusili. No to jest często praktykowane w niektórych takich miejscach nie do końca legalnych, tak? Ja też musiałem wyjechać z jednego miasta, jak nie chciałem pracować już. Czyli tak, plan sprowadzenia go do naszej piwniczki, tak? Rozumiem, że wszyscy idziemy w tą stronę. Tylko tak, chciałbym zauważyć, że tacy ludzie nie poruszają się sami. Będzie miał jednego, dwóch ludzi przed karczmą. I będziemy musieli go wyprowadzić tyłem. Nie wiem, na ile oni się znają. Wiem, że tutaj jest tylne wejście, bo karczmarz nas wczoraj wieczorem wpuszczał, prawda? Bo wcześniej nawet nie wiedziałem. Natomiast trzeba karczmarza poinformować, że będziemy chcieli wyjść tyłem, żeby ewentualnych towarzyszy tego człowieka zmylić. Wchodzicie do budynku karczmy. Dostrzegacie dwóch rzemieślników, którzy spiesznie kończą śniadanie. Oprócz nich w karczmie śniada sobie 40-kilkuletni mężczyzna w siwych włosach, okularkach, wysokim czole, kryzie. To pan inżynier z Nurn, którego poznałeś, Durki, skinął ci głową. Ale także widzicie mężczyznę, który nie pasuje do tego miejsca zbyt dobrze. Jest to mężczyzna ogorzały, z blizną przechodzącą przez czoło, policzek, jakby przez oko. Nie pachnący zbyt ładnie, to Wachlund, starszy cechu szczurołapu. Spojrzał na was i mówił: o, szukałem was. Zdaje się, że mamy wspólny interes do omówienia. Więc on idzie za wami do waszego pokoju. No, widziałem i cieszę się, że jesteście cali, bo nie wiedziałem, jak to się ostatecznie skończy, ale widzę, że wszystko poszło jak trzeba. Panie starszy, dziękujemy ci za twoją pomoc i za włączenie się do tej naszej akcji. Tak, tylko ta trucizna na nabrzeżu. Zdaje się, że straż wszystko zabezpieczyła jak należy. Tam kilka zwierząt padło, ale to w wyniku tego, że jakiś potwór nabrzeżny, który mógł jeszcze wiele istnień pogrzebać, to niewielka strata. No tak, ale ja przyszedłem właściwie po swoją szablę. No, odwijam tą szablę i mu pokazuję. Jest tutaj, właśnie byliśmy z rana przed śniadaniem, żeby ją odzyskać. Bierze, chowa szablę, bywajcie i wychodzi. A co mu obiecałeś, Walter? No, umówiliśmy się tak, że będziemy mu winni przysługę. Bliżej nieokreśloną, ale adekwatną do jego pomocy. Takie są najlepsze. To zróbmy ustalenia, co z tym Kuba w pokoju. Na co się w końcu decydujemy? Najpierw może ustalmy, kto zakłada tą opaskę. Myślę, że najbardziej z nas wiarygodny, patrzę na oczywiście naszego Tilańczyka, będzie Nawara. Ja nie mam problemu z tym, żeby z nim rozmawianie robić. Poza tym mówię, widzę mały minusik, że tutaj mało jest takich jak ja. I jeżeli on wie, że Kopfel został usadzony przez grupę, w której był Tileańczyk, no to może mu wtedy to zaśmierdzenie zrobić. No bo zobaczcie, jak chodziliśmy po mieście, to bardzo mało jest takich jak ja. No zauważ, że wszyscy jesteśmy dość charakterystyczni, dziwnie tak się składa, bo ja w tym moim płaszczyku, jak ktoś się przyjrzy, też będzie albo usłyszy o kapłanie Solkana, to też będzie o tym głośno. Krasnoludy też się zdarzają nieczęsto, szczególnie poza dzielnicą krasnoludzką, mieszkające tutaj od jakiegoś czasu, więc trochę tak, no wiadomo, no Walter, ale może Walter. Jeśli trzeba, to tak. Tylko mówcie, na co się zgadzamy. No, Walter nie ma jakby to powiedzieć gadaniny związaną z ich robotą i trochę się o to boję. Natomiast ty, moim zdaniem, niekoniecznie musisz być Tyleńczykiem. Wybacz, on niekoniecznie musi się znać na Tyleńczykach. Może być obcokrajowcem.
No, nie, no dobra, no to słuchajcie, to dla mnie nie jest problem z nim rozmawianie robić, gdzie i tak to rozmawianie ma się sprowadzić do tego, że mam mu po mordzie nakłaść, tak? No to tym bardziej to nie jest jakiś tam problem duży. No nie, właśnie, żeby wyszedł z tobą grzecznie to ja, i to tyłem, to bym wpierw ściemniał, a jak już wyjdzie i my będziemy na niego czekać z tyłu, to wtedy worek na łeb i zaciągnąć go do nas. Przyłożyć pistolet do pleców i żeby był grzeczny, jeden będziesz z nas szedł przodem, żeby asekurować przed ewentualną strażą, a trzech pozostałych będzie go prowadzić do chałupy. Tak to widzę. A to nie lepiej go w tej piwniczce tutaj stuknąć? Ale tutaj go będą mogli szukać i wtedy będziemy mieli zadymę. Znaczy stuknąć i wyprowadzić potem. Myślę, że jak się nie pojawi przez dłuższą chwilę na zewnątrz, no to się zaniepokoją. To jest ryzykowne, ale każdy pomysł jest do rozważenia. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat? A czy za tą karczmą, Łukasz, jest jakaś, nie wiem, stajnia, jakieś, nie wiem, coś na kształt wozowni, czy coś, żeby mu powiedzieć w stylu, choć pogadamy w stajni, bo tu za dużo uszu na przykład. Tylne wyjście z karczmy wychodzi na taką wąską uliczkę, która kończy się murem miejskim. Dobrze by było, żeby ktoś robił siedzenie przy drzwiach, jak on by chciał nagłe uciekanie robić, zanim będziemy rozmawiać. Tak, tak. Myślę, że jeden z nas powinien, żeby zobaczyć, czy przyjdzie sam, czy nie. Więc już od zmierzchu ktoś z nas powinien śledzić to, kto się zbliża do karczmy, w jakim towarzystwie. No już potrafimy niektórych tych stałych klientów odróżnić, bo siedzimy tutaj, szczególnie Durki przesiaduje często w karczmie. A dwóch czekanie robi z tyłu. Tak jest. Razem będzie nas trzech. No i pistolet by się przydał. Walter, ty masz ten pistolet jeszcze? Niestety nie, ja swój wymieniłem na kuszę pistoletową przy okazji zakupów, ale myślę, że w tych warunkach może to jest nawet lepsze rozwiązanie, żeby użyć takiej kuszy. Kusza, nie wiem, to chyba broń palna będzie na bliską odległość, wiesz, chcemy wsadzić mu w gnaty, właściwie między łopatki tą broń, nie wiem jak kusza się spisuje, nigdy nie próbowałem z takiej odległości, natomiast pistolet na pewno spisuje się dobrze. Znaczy, jak chcesz, żebym zrobił wyprowadzanie go i przyłożył mu coś do bebechy, no to może być tak samo sztylet, to też działa, wiesz, to przekonuje ludzi. Durki będzie dobrym kandydatem, żeby obserwować, jego gębę już tutaj znają wszyscy chyba biesiadnicy tej izby, więc nie będzie podejrzany. W trakcie rozważań nad tym, jak załatwić śliskiego Kubę, Durki wyszedł z izby i udał się do karczmarza porozmawiać na temat przejęcia własności kamienicy, którą karczmarz im obiecał. Durki, karczmarz coś do ciebie mówi, no to teraz trzeba by się, dobra pora, no, pusto będzie w karczmie, żeby tam do tego ratusza iść i podpisy złożyć na tym dokumencie. Powinien do tego czasu być już gotowy, tym przekazaniu wam tego domu, nie? A to wszyscy muszą w czwórkę podpisać się? No, jeżeli, tak jak się umówiliśmy, ja tak przekazałem, że każdy z was będzie w równej części właścicielem, no to tak, to wszyscy muszą. Dobra, no to powiadomię towarzyszy w takim razie. Idź tam, udamy. A to z tobą? Czy tak, tak, oczywiście, z tobą. Razem pójdziemy. Dobra, no to daj nam chwilę, teraz zbierzemy. No idę, wracam do towarzyszy. Karczmarz powiedział, żebyśmy może szli do tego ratusza, a teraz idealna pora. Podpisać dokumenty przekazania domu. Dobrze. Wychodzicie z karczmarzem, udajecie się do ratusza. Idziecie dzielnicą rzemieślniczą, początkowo tą główną drogą, którą już nieraz szliście. Wysokie, szachucowo-kamienne budynki, gęsta zabudowa, liczne warsztaty, odgłosy młotów kowalskich wybiegające z cechu rzemieślników. Mijacie zajazd mostowy, komorę celną. Musicie się niestety opłacić na moście po pensie od nogi. Przechodzicie przez most strzeżony przez niebiesko-czerwonych strażników aldorfskich. Widzicie ponownie brunatne wody rzeki Teufel, wartko płynące, lekko spienione, barki rozładowywane, jakąś sprzeczkę dokerów przy jednej z barek.
Przechodzicie dalej. Jak przechodzimy przez mózg, to zerkam w to miejsce, gdzie była ta nasza przygoda nocna. Czy tam coś jeszcze widać? Nie, nie, nic tam się nie dzieje. Nigdy byście nie domyślił, że coś tam się działo tej nocy. Panowie, wchodzicie do Marktplatzu, czyli takiej dzielnicy handlowo-reprezentacyjnej, tej cywilnej części miasta. Budynki są tutaj wyższe, cztero- i pięciokondygnacyjne. Fasady często kolorowe, ładnie przyozdobione freskami, niekiedy jakimiś posągami. Wkrótce później docieracie do szerokiego, otwartego placu, który jest wam znany. Po prawej stronie wielki gmach z okrągłą kopułą świątyni Sigmara. Po lewej stronie jednoskrzydłowy budynek ratusza. Na wprost was, w odległości 50 metrów, wysoki posąg Magnusa Pobożnego. Wasz karczmarz prowadzi was do budynku ratusza na parterze. Przed wejściem jest dwóch strażników w czarno-białych mundurach. Ulrich Wirt opowiada się i mówi, w jakim celu przybyli. No i następnie wchodzicie do dużego holu, teraz właśnie remontowanego, są jakieś rusztowania rozstawione. Ulrich Wirt skręca od razu w prawo, w prawe skrzydło budynku, puka do pierwszych drzwi po lewej stronie, uchyla je, skinął głową. Wchodzi pierwszy, wy za nim, to kancelaria. Jest tutaj kilka biurek, jest duża ława i taki równie długi stół. No i tutaj za chwilę pojawia się jeden z tych mężczyzn, którzy tam w tym pokoju, bo jest ich pięciu, sporządzali jakieś dokumenty, przenosi na ten duży stół kałamarz, przynosi pióro. Człowiek jest drobnej postury, ma długie, smukłe palce, taką koszulę z dość szerokimi, białymi mankietami. Teraz przed sporządzeniem dokumentu wkłada takie zarękawki, które chronią tą koszulę przed kleksami z atramentu. No i następnie dopisuje, widzicie coś na tym dokumencie, to jest data, to jest miejsce sporządzenia, po czym bierze taką solidną pieczęć, roztopiony, ozdobny, czerwony wosk, sznurek, przybija tą pieczęć, przystawia na dokumencie, przysypuje piaskiem, szura, dmucha, odwraca do was, proszę się podpisać, akt przeniesienia własności budynku między stronami. Ulrich Wirt od razu się podpisał. Panowie? Tylko tak lecę od góry do dołu, czy na pewno wszystkie dane się zgadzają? Tak, zgadzają się. To jest akt nabycia od Ulricha Wirta nieruchomości położonej przy tej ulicy, przy której znajduje się stara kuźnia. Numer budynku też jest oznaczony. Na waszą rzecz. Jest także opisany tutaj wymiar podatku od tej nieruchomości, jaki należy corocznie uiszczać. Dobra, i są miejsca na cztery podpisy, tak? Jeszcze? Tak, tak. Miejsca jest dużo. No to stawiam zamiast skrzysty podpis i podaję Tonisowi. Zaraz za durkiem podpisuję się. No to jeśli oni się podpisali, to też się podpisuję. Tak w ciemno trochę. Navarro, o tutaj musisz. Radosne X stawiam. Dobrze. Panowie, on ten dokument zabrał. Dziękuję, to wszystko. Nie wydaje wam, widzicie, żadnego dokumentu. No Kaczmarz tak patrzy, no na to czekacie. No chodźmy. Coś tu jeszcze chcecie załatwić? Ja wciąż patrzę na Durkiego. Jak on pójdzie, to ja za nim, bo nie wiem tutaj, co jest grane. Ej, a ty, no jak podpisywaliśmy umowę z ochrony, to dostawaliśmy też swoją kopię. Czemu nie dostaliśmy teraz? A, no bo to musielibyście złożyć wniosek o odpis tego dokumentu, co kosztuje. Myślałem, że... No chyba chcemy, co? Ile taki odpis? No z 5 szylingów może kosztować, nie? Drogo. Co, zrzucimy się? No pewnie, no. No, to byśmy od razu poprosili. Panowie, więc opłata za przeniesienie nieruchomości 20 szylingów, 5 szylingów za odpis i dostajecie na miejscu ten odpis. On go szybko sporządził. Mhm. Nie był problem. Poczekaliście kwadrans i go dostaliście, ale karczmarz już nie czekał. Mówi, że im krócej karczma jest bez karczmarza, tym dla karczmy i karczmarza lepiej. Płacę nadwyżkową złotą koroną i dorzucam resztę. Mhm. Dobra. Panowie, macie wasz dokument i też chciałbym wiedzieć, kto się tym dokumentem opiekuje, zajmuje. To jest papier, nie wiecie, o co chodzi. Nie, żeby tego myszy nie zżarły, żeby to do wody nie wpadło, jak któryś z was skoczy do wody z jakiegoś powodu. Może ja zatrzymam, ale jak już się osiedlimy w domu, to
solidną skrytkę na to zrobimy. Myślę, że będziesz na odpowiedniejszą osobą. Dobrze, więc Durki ma papier, reszta ma pieniądze. Bohaterowie z dokumentem wrócili do starej kuźni, aby planować schwytanie śliskiego Kuby. No co, jaki w końcu plan? Mówiliście coś tam, że mam siedzieć w karczmie, tak? I obserwować. Przed karczmą. Zobaczysz, czy ten cały zapyziały, rozpoznasz jakiegoś sparciałego gnojka, bo po gębie, jak słyszę śmierdzący Kuba, to na pewno ma, wiesz... Śliski Kuba. No to tym bardziej, śliski ryj. No to na pewno go rozpoznasz. Zobaczysz, z kim przyjdzie i czy ci ludzie... Czyli czekać przed karczmą, tak, sobie chodzić i obserwować. Obserwuj. I tyle. Dokładnie tak. Ewentualnie jak już się zorientujesz, że go nie ma, wejdziesz do środka albo oni coś nerwowo zareagują, to wracaj do chałupy. Patrz tylko, czy za tobą nie idą. Będziemy czekali w piwnicy. Dobrze, czyli ja stoję przed karczmą, obserwuję, jak coś idę do domu. A, i daj ten swój... masz tego, tą swoją małą strzelbę, tak? Przy sobie. A mi mówisz o pistolecie? O, właśnie. No, to daj Walterowi. Dobra, to daję Walterowi, co zajmę się domem przez ten dzień. Może na wszelki wypadek załaduj i powiedz mi, jak z tego się używa. Bo generalnie widziałem, ale doświadczenia mi brakuje. No, chciałbym tak krótko opisać Walterowi. Jak co zrobić, żeby postrzelić przeciwnika, a nie siebie. Jak patrzę na Waltera, jak robi wielkie oczy w czasie tłumaczenia, mówię, może będziesz jednak tylko ściemniał. Bo ja nie chciałbym być postrzelony z tego z bliska. Ja nie chciałbym, żeby mi wybuchło w łapach. Wiecie, no to nie jest prosty sprzęt, to prawda, więc lepiej w formie straszaka, o której się spotykamy w karczmie? Bądź przed wieczorem, bo to jest najważniejsze. Przed wieczorem. Więc chciałbym poznać plan, co się dzieje wieczorem, że tak powiem, jak to wygląda od waszej strony, co robicie tego wieczora? Związuję pióra, żeby być mniej charakterystycznym. Zawiązuję sobie czerwoną wstążkę i siadam przy stole, no tak gdzieś tam w środku karczmy, tak żeby widzieć drzwi. W sensie, żeby było mnie widać i żebym ja widział główne wejście. Jasne. Walter? Ja się w takim razie lokuję na zewnątrz, wychodzę tym tylnym wyjściem, kręcę się tam po okolicy, ale właśnie sprawdzając, czy straże się nie kręcą, czy jacyś ludzie, tutaj jacyś żebracy, którzy tacy stali są, no bo chyba już takich widzieliśmy, tak? Ktoś taki tam jest? Nie, raczej. Kręcą się żebracy jak wszędzie, ale... czy pijacy, no ale to wiesz, przychodzą, odchodzą, no to tak tam... No to gdzieś tam sobie staję pod murem i tam rozglądam się, czy nikt się podejrzany nie kręci, obcy. Jeszcze jak zamawiałem sobie pierwsze piwo, czy... to... tak biorę karczmarza na ucho i mówię: panie karczmarz, być może dzisiaj będziemy robić tutaj coś, co pomoże w odnalezieniu pana syna. Tak. Natomiast mam taką prośbę, żeby drzwi te zapleczowe były na pewno otwarte. Dobrze, oczywiście. Jest duża szansa, że ja będę wychodzenie robił z pewnym jegomościem, który być może coś wie na temat pana syna. Dobrze, oczywiście. To oczywiście. Żebyś nie miał zdziwienia, że coś takiego będzie miało miejsce, a jakby ktoś tam ewentualne zapytywanie robił, jak my wyjdziemy, na przykład, no to możesz powiedzieć, czy tam naprawianie słupka robimy tam z tyłu i że to nie jest problem żaden. Nie, nikt nie będzie pytał. No a jakby ktoś pytał, że tam coś stuknęło na przykład, czy się wywróciło, no to wtedy ty szybko mówienie robisz, że a... To... No ale panie Navarro, przecież tutaj to hałas jest w karczmie, głośno jest, tak, nie zwrócił uwagi. Nie wiem, o której to spotkanie będzie, więc może jeszcze nie będzie hałas, dlatego mówię o różnych opcjach. Rozumiem, oczywiście. Durki, ty co robisz wieczorem? Jak to tam miało być? Jakie jest twoje zadanie? Ja w takim razie kręcę się przed karczmą i patrzę właśnie na przybywających ludzi do karczmy. Przypadkiem jakiś nie rzuca mi się w oczy.
No jak ktoś... I tak samo patrzę jednak w środku kaczmy, co się dzieje. Jak zobaczę, że jakaś osoba dosiadła się do osoby z opaską czerwoną na ramieniu, no to będę sobie próbował przypomnieć, z kim przyszła i czy z kimkolwiek przyszła i tak dalej. Dobra. A Tonis co robi? Zagadam z Mirellą wpierw i poproszę ją, aby zdobyła klucz od karczmarza do tylnego wejścia i jeżeli wychodziłby Navarro, żeby zamknęła za nim. I schowała ten klucz ze sobą w ten sposób, żeby zadziałała. I robię to po cichu przed Walterem, żeby on się nie denerwował, że wciągnąłem w to jego siostrę. Natomiast po tej rozmowie idę do Waltera, biorę parę pensy ze sobą, drobne pieniądze ewentualnie, jeżeli widzę tam faktycznie ludzi w tym zaułku, żeby ewentualnie rzucać im monety, żeby trzymali język za zębami po prostu w takim celu. Dobra. Jak jesteście uzbrojeni? Kastet w kieszonce, sztylecik, może w rękawie jakby się zmieścił? Mhm. Zmieści się. Walter? Sztylet, topór, kusza pistoletowa i pistolet. Straszak. Czyli po zęby jesteś uzbrojony. No, niemalże. No, nie jesteś w stanie tego schować za bardzo, nie? Rozumiesz, widać, że masz taką broń przy sobie, nie? No to nie, sztylet i kusza pistoletowa. Dobra, okej. Durki? Nie masz rusznicy, a masz coś? Tylko sztylet. Ja chciałbym powiedzieć Walterowi, żeby się uzbroił po zęby. Jak widzę, że jest tylko tak uzbrojony, jeżeli ma możliwość dozbrojenia się, dlatego że ja będę uzbrojony w sam sztylet i mówię mu dlaczego. W razie czego będę odciągał strażników. Będę szedł z przodu. W razie czego ten sam numer, co ostatnio wykonał. Także lepiej, żeby któryś z nas miał przy sobie broń, Walter. Szczególnie ten pistolet. No tak, tak. Pistolet jak gdyby oczywiście jest w butach, w bucie. Jak masz pistolet? O, pistolet. Bo nie słyszałem ostatniej deklaracji jakby, że masz ten pistolet. Tak, tak. No pistolet jako straszak, tak. Dobra. Navarro, w karczmie jest sporo osób. To głównie uczniowie, czeladnicy z dzielnicy rzemieślniczej. Niektóre gęby już rozpoznajesz. Jest ten szuler, który gra w karty, czy tam w kości, z którym swego czasu Durki się mierzył. Jest ten pan, z którego Durki poznał jako inżyniera w okularkach, który sobie przepija z jakimś innym jegomościem. Nic szczególnego, powiem ci, nie dzieje się, ale w karczmie jest głośno i rzeczywiście sporo osób. Patrzysz, kto wchodzi, kto wychodzi, słuchaj, tak dobrze wieczorem, właściwie już tak dobre 2,5 godziny obserwujesz, różne osoby się kręcą, naprawdę, i żadna z nich jakoś tam szczególnie się nie wyróżnia. Część podchodzi tylko do lady, wypija piwo na hejnał i wychodzi, niektórzy zostają, czasem jacyś znajomkowie się spotkają, ktoś tam się zatacza i żyga przed karczmą, no... Tego typu rzeczy. Wy tam z tyłu dostrzegacie, że czasem jacyś tacy żebracy podchodzą, jak wychodzi Mirella albo karczmarz na chwilę wyrzucić jakieś odpadki, to się pytają, czy jest coś do jedzenia, czy może coś by dał, czy może coś by te. Tam karczmarz ich przepędza generalnie. Więcej ludzi natomiast jest od frontu, czy niektórzy po prostu stoją przed tą karczmą i piją piwo. Tam jest takie zadaszenie, więc pod tym dachem stoją i piją. Ogólnie jest dość ciepło. Noc jest dosyć przejrzysta, dosyć jasna. Księżyc to jest właściwie jeszcze nie w pełni, ale tak 2/3 manslip mam na myśli, czyli ten żółty, przyjazny księżyc. Gwiazd jest dość sporo. Temperatura na dworze o tej porze, czyli gdzieś dobrze po 21, to jest około 10 stopni, więc nie jest jakoś tam szczególnie zimno. W pewnym momencie zauważasz Navarro. Mężczyznę w takiego, no, dość wysokiego, w takim kaftanie, w paski, ze sztyletem przy pasie, z brązowym kolczykiem w uchu, jak się rozgląda dość uważnie. Wszedł, stanął, rozejrzał się, rozgląda, jakby kogoś szukał. W końcu zobaczył ciebie i tak i rusza w twoim kierunku, nie? Siedzisz, obok ciebie siedzi kilka innych osób przy tej ławie. Ten mężczyzna nie przysiadł się nawet, bo miejsca za bardzo nie ma, tylko tak stanął obok ciebie, przodem do ciebie, tak się nachylił i mówił, że no, witaj, to chyba z tobą mam rozmawiać w sprawie Kuby. W sprawie Kuby? Tak,
Kuba zaprasza, tak? Chciał się pan spotkać. Kuba zaprasza, proszę za mną. No, Kuba niech przyjdzie tutaj. Nie, Kuba tu nie przyjdzie. Zapraszam. Idzie pan czy nie? Idzie. Dobrze. Więc on idzie do głównego wyjścia, podążasz za nim. Durki, ty widzisz, jak Navarro i jakiś mężczyzna z kolczykiem w uchu wychodzą i ten mężczyzna pewnym krokiem rusza w głąb dzielnicy rzemieślniczej, kierując się ku południowi. Navarro chyba, zdaje się, idzie za nim. Co ty robisz, Durki? Czy ja kojarzę, czy on przed kimś? Czy raczej sam? Wiesz co, poproszę ciebie o test percepcji plus 40, tak? Obserwowałeś, więc dużo ludzi się kręci, dlatego musisz wykonać test. Plus 5. Okej, nie, na pewno przyszedł sam, kojarzysz go. Na pewno przyszedł sam. To chciałbym, w miarę możliwości, jak widzę, co się dzieje, i jak widzę, że będą szli jeszcze troszkę ulicą, to chciałbym jednak obiec karczmy w poszukiwaniu Tonisa i Waltera, żeby ich poinformować. Dobra. Ty, Navarro, co robisz? Idę powoli za nim. Mężczyzna tak się za tobą ogląda. Szybciej. Nie mogę szybciej. Długo będzie myśli, bo nie mam dużo czasu. Nie długo. Durki, obiegasz. Waltera widzisz w cieniu, tam stoi. Tonis w pobliżu wyjścia. Zobaczyliście, że Durki przybiegł. Szybko, on go gdzieś prowadzi. Chodźcie, zaraz ich zgubimy. Ruszam od razu za Durkim, za jego tropem. Panowie, dopadacie z powrotem szybko do miejsca, z którego ci mężczyźni wyruszyli, Navarro i ten człowiek. Ten człowiek nie miał latarni, Navarro chyba też nie. W tej chwili ich nie widać. Zdążyli się oddalić. I no cóż, będzie wymagany, panowie, test percepcji, żeby te osoby odnaleźć. Będzie to test grupowy. Ja widzę w ciemności, przypominam. Tak, wiem. Dlatego ty będziesz miał na plus 20 jako test prosty, wy w dwójkę będziecie mieli jako test wymagający na 0. Musicie osiągnąć, panowie, 2 sukcesy. Walter? 1 sukces. Czyli jeden test zdany. Durki? Plus 4. Dobrze. Panowie, macie wymagane już 3 sukcesy, to nic nie musisz rzucać. Bo Durki rzucił plus 4 poziomy sukcesu, to jest 2 punkty w naszym złożonym teście. Walter osiągnął 1, więc nie ma problemu. Durki, ty pierwszy dostrzegasz kapotę Navarro niknącą za jakimś rogiem. Co robicie, panowie? Chodźmy może odpowiednio daleko, ja będę was prowadził. Widzę ich, widzę lepiej niż wy w ciemności, to oni raczej nas nie zauważą z takiej odległości. To chodźmy powoli, nie rzucając się w oczy jakoś bardzo. No ale tak, żebyśmy ich nie stracili z oczu jednocześnie. No tak, na pewno. Musimy go dorwać, tego Kubę. I tyle, no nie wiem, dlaczego Navarro z nim gdzieś idzie. Nie miał realizować swoich planów i nie miał iść do ich kryjówki. Ale spokojnie, może Navarro ma plan, zaufajmy mu. Navarro, dochodzicie do niewielkiego placyku ze starą rzeźbą zaniedbaną. Przed sobą masz dwóch mężczyzn. Jeden to jest rudy z taką opaską na głowie. Z tyłu za nim jest jakiś mężczyzna w kapturze, nieco przygarbiony. Ponadto z jednego z budynków, z bramy właściwie jednego z budynków, wyszedł po twojej lewej stronie jakiś mężczyzna. Z kolejnej bramy wyszedł następny mężczyzna. Chcę mieć plecy na budynku, w sensie stać plecami na budynku jakimś. Bo oni się tak zaczynają nagle pojawiać znikąd. Tak, wychodzą z ciemności. I usłyszałeś za sobą szelest i zobaczyłeś kątem oka kolejnego mężczyznę, który odciął ci drogę z tej alejki. Jeżeli chodzi o odległość, to widzisz, że to jest 8-10 metrów do tych mężczyzn z przodu. Oni, widząc, że ty się cofnąłeś, przysunęli się nieco. Ten zakapturzony mężczyzna odzywa się do ciebie. Witam. Chcieliście się ze mną zobaczyć. Słucham więc.